Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki. Katarynka, autorstwa Bolesława Prusa, jest uznawana za jedną z największych jego nowel. To opowieść o panu Tomaszu, emerytowanym adwokacie, który na stare lata stał się miłośnikiem sztuki i samotnikiem. Jego rutyna została zakłócona, gdy w jego otoczeniu pojawia się niewidoma dziewczynka. Poznajmy pana Tomasza, który codziennie koło południa spaceruje ulicą Miodową. Mężczyzna niezmiennie już od 30 lat przemierza tą samą trasę. Od placu Krasińskich do ulicy Senatorskiej. Pan Tomasz jest mężczyzną o rumianej twarzy, siwych, łagodnych oczach, dobrze ubrany, trzymające ręce w kieszeniach w trakcie spaceru. W czasie pogody nosi pod pachą laskę, a kiedy dzień jest pochmurny, angielski parasol. Jest zawsze zamyślony i porusza się wolno. Na drodze ustępuje każdemu i uśmiecha się życzliwie. Zwraca też uwagę na piękne kobiety, jednak zanim założy swoje binokle, one już idą dalej. W przeszłości mężczyzna najpierw pracował jako obrońca w sądzie, a wówczas był wesoły, rozmowny, interesował się płcią przeciwną, miał szczęście do kobiet i nieustannie był swatanem. Był jednak tak zajęty pracą i randkami, że nie znalazł czasu na oświadczenie. Kiedy został mecenasem, a na wąsach pokazało się już kilka srebrnych włosów, zdobył majątek oraz opinię znawcy sztuk pięknych, pan Tomasz zaczął myśleć o małżeństwie. Zdobył nawet sześciopokojowe mieszkanie i urządził go ze smakiem. Stworzył u siebie prawdziwą galerię sztuk pięknych, którą licznie odwiedzali konneserzy. Z racji tego, iż był gościnny i znał wielu muzyków, to organizował również wieczorki muzyczne, które nawet damy zaszczycały swoją obecnością. Niestety dojrzałemu człowiekowi trudno podjąć decyzję o wyborze partnerki. Zaś pan Tomasz był wyjątkowo wybredny. Z racji tego, iż nie znalazł odpowiedniej partnerki, stopniowo całą swoją energię skierował w kierunku sztuki. Stał się prawdziwym jej smakoszem. Oceniając dzieła, nie ganił artystów. Zawsze dał im szansę. Zawsze też był pobłażliwy dla niezoskonałości ludzkiej. Miał oprócz tylu zalet również pewne słabości. Otóż nienawidził kataryniarzy. I katarynek. Kiedy usłyszał odgłos katarynki na ulicy, przyspieszał od razu i na parę godzin tracił humor. Uważał, że dźwięki płynące z katarynki są mechaniczne, zaś kataryniarze to rabusie. Twierdził, że ma tylko jedno życie i nie wypada go trwąć na słuchanie obrzydliwej muzyki. Niekiedy złośliwcy, wiedząc o nienawiści pana Tomasza do katarynek, wysyłali mu pod okno dwóch kataryniarzy. Jednak kiedy pan Tomasz odkrywał sprawcę tego występku, wyzywał go na pojedynek. Nienawidził Katarynek na tyle, że płacił stróżowi o imieniu Kazimierz 10 złotych na miesiąc, żeby ten nigdy nie wpuszczał na podwórze Kataryniarzy. Dzięki temu poleceniu mężczyzna w spokoju mógł przesiadywać w gabinecie, czytać książki, pisać listy albo przeglądać dokumenty znajomych, którzy poprosili go o poradę prawną. Dając oczom odpocząć, siadywał zaś w fotelu i zapaliwszy cygaro, pogrążał się w rozmyśleniach. Wszystko zmieniło się, kiedy do skromnego mieszkania po drugiej stronie podwórza, wynajmowanego osobom mniej zamożnym, sprowadziły się dwie kobiety z dzieckiem, około ośmioletnią dziewczynką. Młodsza i ładniejsza kobieta była jej matką, drugą dziewczynka nazywała panią. Jedna z kobiet szyła, druga wyrabiała pończochy i kaftanki. Dzięki temu, że okna w mieszkaniu kobiety były cały czas otwarte, pan tomasz mógł obserwować nowe sąsiadki. Szwaczki były o wiele biedniejsze od mecenasa, a widać to było chociażby w skromnym umeblowaniu lokum. Na meblach leżały porozkładane tkaniny przeznaczone do szycia i kłębiki bawełny na pończochy. Co rano kobiety zamiatały mieszkanie, południe najemca przynosił skromny obiad, resztę dnia zaś pracowały. Dziewczynka w tym czasie siedziała przy oknie. Miała ciemne włosy i ładną, choć bladą twarz jej jedyną rozrywką było powolne ubieranie i rozbieranie lalek albo wiązanie paska z bawełnianych nici za pomocą dwóch drutów czasami jednak nie robiła nawet tego, tylko siedziała w bezruchu i się przysłuchiwała. Pan Tomasz nie widział nigdy, żeby dziewczynka śpiewała czy biegała, nie widział nawet, żeby się uśmiechała. Pewnego dnia w niedzielę mama dała jej bukiecie kwiatu, a dziewczynka ożywiła się nieco, mochała, rozkładała i całowała kwiaty, aż w końcu znów ułożyła bukiecik i włożyła go do szklanki z wodą, po czym poskarżyła się matce, że w ich domu jest smutno. Mecenas był skorszony, że ktoś może w tym domu być smutny, skoro on ma tu zawsze dobry humor. Pewnego dnia, koło godziny 16, kiedy słońce świeciło wyjątkowo mocno, pan Tomasz zauważył dziewczynkę, która położyła się prawie na znak na swoim oknie i szeroko otwartymi oczami spoglądała prosto w słońce. Na jej później, zwykle obojętnej, malowały się uczucia zarówno żalu, jak i radości. Macina zrozumiał, że dziewczynka jest niewidoma, inaczej słońce raziłoby ją w oczy. Dziewczynka była niewidoma od dwóch lat, straciła wzrok, kiedy miała sześć lat w wyniku gorączki. Dziecko przez kilka tygodni było nieprzytomne, a następnie bardzo słabe. Leżała bez sił, nie ruszając się i nic nie mówiąc. Chociaż dziewczynka z czasem odzyskała siły, wzrok nie wrócił. Mimo iż lekarz dawał początkowo nadzieję, każąc czekać, ale poprawa nie następowała. Dziewczynka wciąż dopytywała się, czy jest noc, i nie mogła zrozumieć, dlaczego inni widzą, a ona nie. Od tego momentu dziecko poznawało świat, dotykając za rękoma różnych przedmiotów, a pamięć wzrokowa stopniowo się zacierała. Natomiast inne zmysły, jak słuch, dotyk, powłonienie. Zaczęły się wyoszczać, pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją uspokajało. A wkrótce zaczęła czuć i wiedziała, co się dzieje w otoczeniu. Kiedy jednak ośmiolatka z mamą i jej przyjaciółką przeprowadziły się do nowego domu, dziewczynce trudno było się odnaleźć w nieznanej przestrzeni. Dlatego nie wychodziła. Musiała siedzieć w pokoju, nie wolno było jej chodzić ani na strych, ani do piwnicy. Nie słyszała ptaków, a na podwórku było bardzo cicho. Jedyną jej przyjemnością było tak naprawdę wpatrywanie się w słońce. Dziecko stawało się coraz bardziej smutne i apatyczne, a pan Tomasz zastanawiał się, jak mu pomóc. Pewnego dnia, kiedy mecenas siedział nad aktami wyjątkowo skomplikowanej sprawy, które przeglądał na prośbę znajomego adwokata, nagle usłyszał dźwięki katarynki. Nie była to nawet katarynka włoska, ale popsuty instrument, na którym ktoś fałszował, grając w walce i polki tak głośno, że aż szyby drżały. Pan Tomasz nie mógł tego znieść. Doskoczył do okna i zamierzał zwyzywać oraz pogonić katareniarza. Gdy nagle usłyszał dziecięcy głosik. Zobaczył też, że niewidoma dziewczynka tańczy po pokoju, klaszcząc dłonie, na jej policzkach pojawił się rumieniec i śmiała się, z jej oczu płynęło ze szczęścia. Fałszywe tony Katarynki, których nie mógł znieść mecenas, jej wydawały się piękne. Kateryniarz, widząc zachwyt dziewczynki, zaczął na dodatek przytupywać obcasem i pogwizdywać. Kiedy pan Tomasz obserwował tę scenę, do gabinetu wszedł zdenerwowany lokaj z nowym stróżem. Służący miał pretensje do stróża, że wpuścił Kateryniarza. Tłumaczył, że pracownik przyjechał ze wsi dopiero tydzień temu i nie zna jeszcze tutajszych zasad. Lokaj spodziewał się, że mecenas ukaże stróża, tym bardziej, że kataryniarz grał już trzeci utwór, również fałszywie jak poprzednie. Tymczasem, nieco blady mecenas, zapytał stróża, jak ma na imię. Stróż odpowiedział, że ma na imię Paweł. Po czym ku wielkiemu zdziwieniu lokaja, pan Tomasz oświadczył, że będzie płacić Pawłowi 10 złotych na miesiąc za to, żeby przez jakiś czas codziennie wpuszczał kataryniarza na podwórze. No, lokaj jak i stróż stwierdzili, że pan Tomasz oszalał. Mecenas zupełnie się tym nie przejął, a na dodatek rzucił Kataryniarzowi 10 zł. Następnie wziął kalendarz, poszukał w nim najlepszych okulistów i zapisał na kartce ich adresy. Kataryniarz za swoją zapłatę grał głośno już w kierunku okna mecenasa, przytupując wesoło. Pana Tomasza nadal drażniły te dźwięki, dlatego zabrał kartkę z adresami lekarzy i wyszedł, stwierdzając, że już dawno powinien zająć się z niewidomą sąsiadką.